Macie, wydała wam się kobiece pły? Nie, bo u góry sklep jest zamknięty, a na dole nie mają. Dobrze. Już szukamy, co to będzie. Proszę bardzo. Ja mam to. Ale ja nie mam. Babcie, dzieci, wujków, ciocie, osoby przyjezdne i nieprzyjezdne, ale wszyscy są Państwo uśmiechnięci, to najważniejsze, także serdecznie witamy. W sprawach organizacyjnych jeszcze jakieś informacje. Gdyby ktoś z Państwa tak nie wiedział, a potrzebował toalety, to na terenie przedszkola oczywiście można skorzystać. I co? Zachęcamy do wspólnej zabawy. Ja również Państwa serdecznie witam. Szczególnie witam, poza tym, co Pan Tomasz powiedział, naszych gości z zaprzyjaźnionej szkoły AMS we Wrocławiu. I od razu chciałabym serdecznie, bardzo, bardzo, bardzo gorąco podziękować rodzicom za zorganizowanie tego festynu, rodzicom i nauczycielom, bo wymaga to rzeczywiście dość sporo pracy, więc wielkie, wielkie dzięki. Dokładnie. Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Co do stoisk, to tylko powiem, że tutaj między drzewami od strony tego ogrodu jest takie stoisko do metaloplastyki, więc dzieci, rodziców również zapraszamy do tego, żeby pobawić się z kapslem, żeby przypomnieć sobie, może niektórzy tatusie nie pamiętają, jak się trzyma młotek, a może warto, bo te czynności manualne często zapominamy i zanikają. Ale i kombinerki, i no taka bezpieczeństwo narzędzi używania. Przy okazji można sobie sprawdzić swoją sprawność ręki i zrobić własny medalion z kapsla. Także zachęcamy. I co, zapraszamy w przedszkole, tak, do prezentacji. Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy tam jeszcze na tyłach konsumują ciasta. Zapraszamy tu do przodu. Nasze dzieciaki zaraz zaczną występ. Uśmiechem radości witamy wszystkich tu zebranych gości. Chcemy wam zaśpiewać i zatańczyć ładnie. Proszę się nie gniewać, jak nie wypadnie. My nie artyści, tylko małe dzieci. Cieszyć się będziemy, gdy brawa zostaniemy. Brawo! Mamy jabłuszko, tańczy dziś pod drzewem z gruszką. Za rączki się trzymają i w koło obracają. 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 Thank you.
przytupuje, ja łóżko podskakuje, a razem z dojrzałą gruszką rączki klaszcze jabłuszko, razem z dojrzałą gruszką. Małe czerwone jabłuszko tańczy dziś pod drzewem z gruszką. Biegną sobie dookoła, jabłuszko gruszkę woła. 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 Rodziców, naszych przedszkolaków tutaj do przodu. Tu widzimy kogo? Panią Marzenkę, mamę Marysi, mamę Ali i tatę Bartka i zapraszamy tu wszystkich rodziców do przodu, bo będzie wspólny taniec. Czy ja mam... Tak, jestem w tej stronie. Ale nie, też zapraszam. No to może wszyscy na godzinkę, za półtorej godziny wszyscy, bo ja będę w domu. Za dwie godziny wszyscy, okej? Ja będę w domu. Się mogą ustawić w dwóch rzędach. No, a tu jeszcze zawołamy przez mikrofon. Czyją mamę albo tatę? O, tutaj są jeszcze rodzice Natalki, zapraszamy. I tatę Laury. Coś tata nie chce, może dziadek? Drugą, ponieważ właśnie teraz pierwszy mi się znajduje. Biodra. Ruszamy bioderkami, pokazujemy rodzicom, jak się rusza bioderkami. Krok, 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 kraśni. 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 Biodra. Kraśni, biodra. Kraśni, biodra. Kraśni, biodra. Kraśni, krok, 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 kraśni. 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 Biodra. Kraśni, biodra. Kraśni, biodra. Kraśni, biodra. Kraśni, pustka. Krok, 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 kraśni. 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 Dobra? Kraśni, dobra? Kraśni, dobra? Kraśni, dobra? Kraśni, podskoki. Kłaniamy się!
piknik zapraszamy, bo atrakcji sporo mamy. Mamy w lesie piękne drzewo, tak wesoło. Zaśpiewam. Dać zwierzę. Tutaj miło spędzić czas, tak zaplasta wszystkich nas. Były słowa, proszę ciszej tu zachowaj. Daj uwaga wszystkie dzieci, w lesie nigdy się nie śmieci. Będzie nie proszę, bo ja tego też nie znoszę. Mam moim przyjacielem, możesz zrobić dla mnie wiele. Osady zapamiętaj, zrobię co dzień i od święta. Kłonimy się ładnie. Bardzo często przy kolacji sięgam myślą do wakacji, które przecież są za krótkie dla człowieka. Chociaż szkołę bardzo lubię, na wakacje lepiej przez do szkoły z opóźnieniem zawsze czekam. Gdy będę dorosła na taką wyprawę, zabiorę dziś tatę i mamę. Leżąc na plaży najlepiej się ma. O wielkich wyprawach mi znane. Gdy będę dorosła na taką wyprawę, zabiorę dziś tatę i mamę. To był akcent jeszcze wakacyjny, koniec lata. Dziękujemy. Ojca, klasa pierwsza. Pani Asia zbiera swoje dzieciaczki malutkie. Klasa pierwsza, pięknie ubrane dziewczynki, wystrojone. Zaraz zaprezentują się tutaj. Klasa pierwsza, czekamy. Wieczna panka i miodzowa. Zapraszam klasę drugą A. Thank you.
Jest na świecie tyle Żydów, badania. Lekcja zawsze jest ciekawa, gdy nauka to zabawa. Nikt nam tropić i odkrywać nie zabrania. Hej! Coś tam śpiewa cały dzień. Julka tańczy, czacze, śmiesznie przy tym skacze. A co się jest laleczka? A ja poza swoją klasę, cza, cza, cza. Pana no! Choć jedynką straszy czas, cza, cza, cza. Tu tańczymy i śpiewamy, cza, cza. Wyrozumiałość dla dziewczynek i brawa za odwagę. Ja może, nie wiem, czy my się zmieścimy tutaj, ale zaraz zobaczymy. Można klaskać, pani Basia klaszcze, to my też. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Bravo! My city, woo! My home. Feeling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. It drives.
Tanecznym krokiem, dziewczyny. Brawo, brawo, brawo! Tanecznym krokiem! I kłaniają się dziewczyny, wielkie brawa! Brawa, brawa, brawa! Witamy! Witamy Marzenkę! Wielkie brawa! No mamy gimnastykę artystyczną! Takie zdolne dziewczyny! To rozciągane brawo! Brawo! Marki, dwie osoby! Maluszki są! Super! Dwie osoby muszą dotrzeć do linii mety. I tutaj jest bardzo ważna współpraca. Musicie rytm równo. Poćwiczcie sobie. I start! Mamy pierwsze, drugie. O, o, brawo, brawo, chłopaki, trzymam się, Brawo! Brawo, brawo i dziewczyny! I wszystkich zapraszamy po odbiór nagrody w postaci balonika! Zapraszamy tam! Jeżeli będzie pan... Nie wiem, czy Krzysiu zdał... Powolutku, Michał, niczego nie dobrze. Uwaga, uwaga! Do startu! Start! Powoli! Powoli! No brawo! Brawo! Anetka szybko tam przebiegnie się tam! Nie latają już gąbki! Leżą tam, gdzie leżały! A to się wyś! Prosimy. Sprzątaj. I got this feeling inside my electric baby when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine on my feet. That happened in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, my phone, let me rock it. So don't stop. Under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just touch me. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A tam? Raz, dwa, trzy, siedem. 10 przedmiotów. Dzisiaj, proszę Państwa, specjalna kolekcja, którą zebrał Aleksy Stawiarski w współpracy z Natalą Muczyńską. Pierwszy zestaw, unikalne zdjęcie z podpisem i błogosławieństwem papieża Franciszka. Bardzo wyjątkowy przedmiot. Cena wywoławcza jedyne... Nie, no niech zwariuje. 10 zł.
To oczywiście tak dla śmiechu, bo ja rozumiem, że państwo sami rozumieją, że ten przedmiot tak tanio, to oczywiście nie ma prawa pójść, bo to zaraz skarpówka nas zje, że o księdzu proboszczu nie wspomnę. Także, szanowni państwo, zapraszam do licytacji. Obrazek z podpisem i błogosławieństwem samego papieża Franciszka. Z trudem zdobyty z czeluści Watykanu. Nie jeden rycerz na własnych kolanach zdarł, prawda, się po drodze i przyniósł specjalnie tutaj na licytację. Otwieramy. 10 zł cena wywoławcza. Mamy 20 zł po raz pierwszy. 20 zł. Cena stała się po prostu mniej śmieszna, ale proszę państwa, odrobinę powagi. 20 zł po raz pierwszy za zdjęcie z podpisem i błogosławieństwem samego papieża. 20 zł po raz drugi. 50! O, i to jest konkretne podbicie. 50 zł po raz pierwszy. Cena robi się bardziej sensowna. Przypominam, to jest naprawdę autentyczne błogosławieństwo i podpis samego papieża Franciszka. 50 zł po raz drugi. Ludzie, ratujcie honor, bo to naprawdę nie jest byle pocztówka z psiej wólki. To jest naprawdę unikatowe zdjęcie, zdobyte niemałym trudem, wymodlone. Kto to zdjęcie nabędzie, to proszę państwa, jest chronione od wszelkich. 70 po raz pierwszy. Nie trzeba jechać do Watykanu, żeby go zdobyć. Tu i teraz we Włodowicach. Jedyna okazja. Drugiego takiego już nie będzie. 70 zł po raz drugi. Proszę się nie bać, spokojnie można licytować. Tutaj nikt nas nie będzie ścigał. To nasz szlachetny cel. 70 zł, cena jest 80 zł po raz pierwszy. Brawa do młodego człowieka. 80 zł po raz pierwszy. Czy ktoś się odważy dać 100 zł? Za takie coś, za parę lat to będzie warte tysiące. Inwestycja na przyszłość. 80 zł po raz drugi. Wszyscy się boją, bo to jednak papież będzie patrzył. Ale to spokojnie, on tylko dobrych rzeczy życzy. Nikt się nie odważy. 90 zł po raz pierwszy. Brawo! Zaczęła się powoli licytacja pojedynek dwóch tytanów. 90 zł po raz pierwszy. Dawid i Goliat. Kto zwycięży? Kto czytał Biblię, to będzie wiedział. Czy to się tak może skończyć? Tak po prostu na dziwnej sumie 90 zł od samego papieża błogosławieństwo. Toż wycieczka do Watykanu kosztuje wielokrotnie więcej. A tu nie trzeba, wystarczy podejść. 90 zł po raz drugi. Co na to nasz młody Dawid? Uśmiecha się, liczy. Nie, no rozumiem, że oczywiście ta kwota jest tylko symboliczna, ale zaraz wypali nam tutaj 500 zł. Będzie? 90 zł. Macha, że nie, to jednak nie, gest zwątpienia. 90 zł, to słuchajcie, ostatnie sekundy. 90 zł po raz trzeci. Gratulujemy. Dziękujemy panu Tomaszowi, prezes Fundacji Fala. Już pierwsze zdjęcia z autografami zagranicznych skoczków narciarskich. Słuchajcie, takie gwiazdy: Peter Prewc, Simon Amman, Severin Freund, Richard Freitag, medaliści Igrzysk Olimpijskich. Peter Prewc, zdobywca kryształowej kuli, małych kryształowych kul za loty narciarskie. Simon Amman, czterokrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata, zdobywca kryształowej kuli. Severin Freund, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata, zdobywca kryształowej kuli. Richard Freitag, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata, wielokrotny medalista w lotach narciarskich. No taki zestaw. Kryształowe kule, loty, to nawet żadna czarownica czegoś takiego nie ma. Przeciętny zestaw małej wróżki to tylko jedna prosta kula, a tu proszę aż cztery na raz. I małe, i duże, i specjaliści w lataniu do tego. Kto sobie kupi taki zestaw z autografami, poleci dokąd chce, a w kryształowej kuli zobaczy swoją przyszłość. I to nie w jednej, a w czterech. Cena wywoławcza, myślę, że spokojnie możemy zacząć od 20 zł, bo to aż czterech medalistów. 20 zł, otwieram licytację zdjęć i autografów słynnych skoczków, lotników narciarskich, zdobytych niemałym trudem, po wielu pertraktacjach. Wysyłano specjalne tutaj grupy dyplomatów, żeby negocjować.
nasz uczeń wydobył z czeluści wręcz archiwów 4 medalistów, mistrzów w lotach narciarskich. 20 zł, otwieram licytację. 110 zł po raz trzeci. Brawa dla młodego amatora mistrzów narciarskich. Zapraszam po odbiór wylicytowanej nagrody. Mistrzostw Świata, zdobywca kryształowej kuli, Maciej Kot, brązowy medalista Mistrzostw Świata w skokach drużynowych, brązowy medalista letniego Pucharu Kontynentalnego, wielokrotny medalista Uniwersjady, Bartłomiej Kusek, dwukrotny srebrny medalista Mistrzostw Świata Juniorów, złoty medalista Uniwersjady, Krzysztof Leja, złoty medalista letnich Mistrzostw Polski, wielokrotny medalista Lotos Cup. Słuchajcie, za taki zestaw w domu powieszony można spokojnie włączyć telewizor. Jego magiczna siła spowoduje, że Polacy koszą same medale normalnie jak zboże kombajnem. Taki zestaw gwarantuje najlepsze tylko emocje. W innych telewizorach będzie różnie, ale na naszym telewizorze będą sami mistrzowie. Tak działają te niezwykłe autografy. Kto zechce wylicytować? Otwieramy licytację. 20 zł za polskich mistrzów. Słuchajcie, mamy 30 zł po raz pierwszy za polskich mistrzów. Igrzysk Olimpijskich. Trzykrotny medalista Mistrzostw Świata. Zdobywca kryształowej kuli. Justyna Kowalczyk, dwukrotna złota medalistka Igrzysk Olimpijskich. Dodatkowo jeden medal srebrny, 2 brązowe. Dwukrotna mistrzyni świata. Dodatkowo 3 medale srebrne, 3 brązowe. Czterokrotna zdobyczyni kryształowej kuli. Czterokrotna zwyciężczyni Tour de Ski. Czy ktoś chciałby za 20 zł rozpocząć licytację zdjęć i autografów 2 polskich mistrzów olimpijskich? Mamy 30 zł po raz pierwszy. Za 2 mistrzów 30 zł. Tak, towarzyszcie. 30 zł, słuchajcie. 30 zł po raz drugi. Wszyscy się boją tych złotych medali. 100 złotych! To się nazywa ostre wejście do gry. Dobra, dobra. 100 złotych stoi i drogi. Kto pokona tę kwotę? Kto pobije 100 złotych? Jest to bardzo. Ja rozumiem, że to był dawny był polski, ale myślę, że nie, nikogo szybko nie zrobił, można spokojnie go pobić. Są bankroty z wieczu, są takie ładne, że wszystkie bankroty. Może to nas akurat tam gdzieś chodzi w kieszeni. Podrapię sobie do końca nie chcący. A może już ktoś ma sobie do końca? Miały? Nie ma żadnych? A może ktoś chce mieć czynnego pirata na ścianie? Nie ma odważnych? 20 zł, cena ciągle jeszcze nie otwarta. Zestaw numer 5. Tam ścianę chyba nie mamy. Jerzy Fasole. Kto chce mieć w domu portret Jerzy Fasole? Co będzie z tym pirata? Mamy 7 tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No ponieważ tutaj są starci, to ja poproszę jedną osobę tam. O, Krzysiu, chodź tu. Dobra. Uwaga, bierzemy po dwie gąbki. Dwie gąbki. Start. Szybko podnosimy i rzucamy. Schodzimy z żółtego pola. Dzieciątko! Nie trafiamy w nikogo. Igor! Krzysia, stop! Szybko sprzątamy! I odrzucamy! Muzyczkę poprosimy, podkład. Jakieś takie emocje, żeby tam muzycznie narastały też. Brawo! No to tak się wygina Maria, pa. Mogę dawać. Brawo! Jest, jeden punkt. Dalej, dalej.
proszę, Aneczko. Chwileczkę, uważaj, bo to Ines robi tutaj, o, weź się do ręki, to, o tak. I idziesz teraz, ja ci troszeczkę prowadzę. Idziesz śmiało, śmiało, do przodu, wyciągnij do tyłu. O, tu jest skarpetka i szukaj, gdzie tam miejsce może być. Uważaj na paleczki. Mocno, mocno. A teraz popatrz. Ina już te ma ochrony! Ale punkcik jest, brawo! Brawo! Krzysztof jeszcze raz! Proszę Państwa, jeden punkcik Krzysiu jest. Ale już tak od razu? Nie, bo by się badać. Nie jestem.